Bardzo serdecznie witamy wszystkich przed telewizorami, tabletami, smartfonami i jeszcze jakimi urządzeniami, z których nas oglądacie. Jesteśmy wiadomo gdzie, wiadomo po co, tylko nie wiadomo jeszcze jak bardzo. Pi***nie dzisiejszego wieczoru, a na to zapraszamy was na dzisiejszą relację. Zamknij kurwa mordę! Zamknij kurwa, bo tam stoją! Szepnij, szepnij! I co? Kosimy pszenicę. Wilgotność 12,8, 13. Można jechać. Ładnie, pięknie. Dzisiaj mamy 25 lipca. Wczoraj też zaczęliśmy kosić. Wyjechaliśmy po 17. Machnęliśmy prawie tamtą działkę jedną. Także od razu po rzepaku wjechaliśmy w pszenicę. Nie ma co patrzeć, miało padać, ale nie pada, to trzeba jechać. Sąsiad też od razu pszenicę wjechał, widzimy. Nie wiem czy wy widzicie, ale ja widzę. No. Jesteśmy w zetorze teraz. Z tyłu mam podpiętą jedną siówkę i tą siwą przyczepę drugą. Mamy 7 hektarów siane w terminie. W sensie w terminie. Tam to też było w terminie, bo buraka siane. Bo buraki nam kopali 2 października. To też było siane. Tam po 10 coś takiego było siane. Dajmy do 10 było zasiane, nie? Tam ta pszenica października, nie? Ale to tamto będzie chyba dobrze. Dobre też. Nawet więcej niż 7. No trochę więcej niż 7. Zaraz będzie sypał. Bo nie objeżdża oczywiście. Dlatego trzeba jeździć, a nie stać. To widzimy się potem. Gdy zmroka świeci do mnie, nie na pokaz. Bo tylko z nią mogę nie zrobić. Bo tylko z nią mogę nie zrobić. W głowie flesze, ciekawe gdzie nas znowu poniesie. Bo tam gdzie ja zawsze jesteś ty. Bo tam gdzie ja zawsze jesteś ty. Siemańko! Witam 3 sierpnia. Jedziemy. Mucimy pszenicę na oddalonym polu. 2 z kawałkiem kilometra od domu. Omuciliśmy już jedną przyczepę. Tą jedną osiówkę, teraz lecę z etorem z tą dużą 12. Ojciec już widzę, że ma pełno. Z daleka go wie, musimy przejechać przez wioskę. Parę dni nie muciliśmy, bo padało cały czas. Trochę mamy okienko pogodowe. Dzisiaj i jutro ma nie padać. Także musimy cały czas. Jutro od rana i może skończymy tą pszenicę.
Teraz musimy przez wioskę przejechać. Zjeżdżam z pola, jadę po kolejną przyczepę, bo tyle sypie tutaj, że to pożar się może. Jadę po kolejną przyczepę i mam nadzieję, że już to skończymy za chwilę. Dobra, widzimy się, jak będę jechał. I kończymy na dzisiaj tą działkę i w ogóle na dzisiaj. O, sąsiad pojechał do domu już. Niekonane, my kończymy tutaj. No, dojeżdża ten pasek i kończymy na dzisiaj. Mamy godzinkę po 23. Ładnie poszło. O, tutaj mamy jeszcze wapno do rozwiezienia. No, to się szykujcie na akcję. Wapno oczywiście na tym polu, jak zbiorą nam słomę, to wjeżdżamy. Najpierw to wapno będziemy na dwóch rozwozić, a potem talerzówka i orka pod rzepak. Dobra, to do zobaczenia później. Siemano!